Panie marszałku, Wysoka Izbo, w kwietniu 2020 roku minister cyfryzacji udostępnił dane osobowe Polek i Polaków spółce prawa handlowego, Poczcie Polskiej. Gigabajty danych. Nasze adresy, numery PESEL, imiona, nazwiska. Minister cyfryzacji mówi, że działał na polecenie prezesa Rady Ministrów. Problem w tym, że pan minister działał bezprawnie, bo pomiędzy momentem udostępnienia tych danych a 9 maja tego roku nie było żadnego przepisu, który umożliwiałby takie przekazanie danych operatorowi pocztowemu. Szanowni Państwo, to był największy wyciek danych w historii Rzeczypospolitej. Co w tej sprawie zrobiły organy państwa odpowiedzialne za ochronę naszych danych osobowych? Jakie działania w tej sprawie podjęła osławiona prokuratura pana ministra Ziobro? Do dziś te pytania pozostają bez odpowiedzi.